Depresja gangstera. Familia Manconich w ramach programu ochrony świadków zostaje przesiedlona do małego miasteczka w Normandii. Za głowę ojca rodziny, zdrajcy mafii, wyznaczona jest spora nagroda, więc nie będzie im łatwo uciec od przeszłości. Zwłaszcza, że nie pozwolą im na to ich własne nawyki. Porachunki to film wyreżyserowany przez Luca Bessona. Kiedyś wystarczyłoby to za rekomendację, ale to już nie te czasy. I wyprodukowany przez Martina Scorsese'ego. Być może tym, co sprawia, że rzeczywiście jest dobry, jest jednak wyśmienita obsada. Robert De Niro i Michelle Pfeiffer są świetni, ale równie dobre są ich dzieciaki. Znana z Glee Diana Agron i chyba średnio znany John DeLeo. Na dokładkę Tommy Lee Jones. Nie wszystko w tym filmie ma sens. Nie wszystkie elementy, a mamy do czynienia z komedią sensacyjną, sprawnie się ze sobą łączą. Prawie wszystko znamy już z innych filmów. A mimo to, między innymi za sprawą obsady, film ogląda się naprawdę przyjemnie. Choć patrzenie na to, jakimi psychopatami są dzieci głównych bohaterów i do jakiej eskalacji przemocy ostatecznie dochodzi, w dzisiejszych czasach może jednak trochę niepokoić. De Niro, Scorsese, czy należy się dziwić, że ze sceny padną ukłony dla chłopców z Ferajny? I choć porachunki są szyte grubymi nićmi, to efektownym ściegiem. Jeśli macie akurat ochotę na takie rękodzieło, to porachunki powinny Wam się spodobać.